Dzień dobry Państwu, witamy ze studia Gazety Olsztyńskiej. I to kolejny odcinek naszego cyklu Ekspert Radzi, w którym gościmy regularnie przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Dzisiaj jest z nami pan dr Łukasz Sztych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Was. I dzisiaj, jako temat rozmowy, wzięliśmy sobie na tapetę nieobecności w pracy. Oczywiście, od razu uprzedzamy, że te nieobecności, które wiążą się z chorobą, a zatem i z zakładem ubezpieczeń społecznych, panie doktorze, nie są przedmiotem naszej rozmowy dzisiaj, bo to zupełnie inne kompetencje. Natomiast y, chciałabym się dowiedzieć. Y, co takiego musi się zadziać? Jakie, jakie możliwe są przyczyny, żeby, żebyśmy mogli rzeczywiście bez większych konsekwencji nie stawić się w pracy? No, prawo pracy przewiduje takie m, sytuacje, kiedy pracownik z usprawiedliwionych przyczyn m, nie może stawić się w pracy, jeżeli to są kwestie, które są z góry do przewidzenia, powinien pracodawca poinformować o tym, że nie będzie go w pracy, z jakich przyczyn, na jak długo. Natomiast mogą być też sytuacje nagłe, kiedy na przykład pracownik po prostu zachorowuje i nie może przyjść do pracy i uprzedzić, że będzie na przykład jutro chory. Taka sytuacja może zdarzyć się nagle. W takiej sytuacji on może nie przyjdzie do tej pracy i będzie miał usprawiedliwioną nieobecność w pracy. Natomiast powinien pracodawca poinformować niezwłocznie o, o tym, dlaczego nie przyszedł do pracy, jak szybko wróci i oczywiście później no, dostarczyć, jeżeli to jest choroba, no to tutaj dostarczyć wymagane w tym zakresie dokumenty potwierdzające tę nieobecność. Mówimy tutaj o zaświadczeniu lekarskim akurat mhm. w tym momencie. No, właśnie, bo żyjemy w czasie, kiedy wszyscy w kieszeni czy pod ręką mamy telefon, a w nim przynajmniej dwa, trzy, jak nie więcej możliwości skomunikowania się, tak? Wszyscy jesteśmy powymieniani, dlatego ta niezwłoczność w zawiadamianiu o naszej nieobecności jest tutaj szczególnie chyba ważna. Tak, dokładnie. Przepisy przewidują również sytuację, kiedy z, znaczy z uzasadnionych przepraszam, przyczyn mhm. nie jesteśmy w stanie nawet poinformować tego pracodawcy mhm. o tym, że nas nie będzie. Wtedy przepisy, tutaj ukłaniają się przepisy takiego starego i wysłużonego rozporządzenia z 1996 roku w sprawie mhm. usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy, i tam jest napisane wprost, że jeżeli pracownik z jakichś przyczyn nie jest w stanie poinformować, to powinien również to zrobić w ciągu dwóch dni od momentu kiedy ustanie przyczyna tego niepowiadomienia z tej sytuacji, kiedy nie byliśmy w stanie mhm. powiadomić pracodawcy o tym fakcie, że nas nie będzie. I również tutaj bardzo istotna jest kwestia formy, w jakiej powiadamiamy. Jeżeli w zakładzie pracy. Funkcjonują jakieś zakładowe regulacje w tym zakresie, czyli na przykład regulamin pracy albo układ zbiorowy pracy, i tam jest określony szczegółowy sposób usprawiedliwiania czy formy usprawiedliwiania nieobecności w pracy, to te przepisy wewnątrzzakładowe mają pierwszeństwo. Natomiast jeżeli nie ma w regulaminie pracy albo nie ma regulaminu pracy, wtedy albo powiadamiamy osobiście, albo powiadamiamy przez osobę trzecią albo powiadamiamy również też w przepisie jest mowa o tym, że możemy to powiadomić za pośrednictwem telefonu albo innej formy przekazu na odległość czy też za pośrednictwem poczty i w takiej sytuacji ten data stempla bierzemy pod uwagę na temat w zakresie tego czy dochowaliśmy tego mhm. terminu A kogo powiadamiamy? Czy powiadamiamy głównego szefa, prezesa firmy, dyrektora Sekretarza miasta, jeżeli to jest y, praca w urzędzie miasta, czy bezpośredniego, a może y, warto powiadomić jedną, y, więcej niż jedną osobę? Dla świętego spokoju tak właśnie bym uczynił, natomiast tutaj też odsyłam do przepisów wewnętrznych i na pewno regulaminy pracy w szczegółach określają właśnie te kwestie, kogo należy powiadomić, w jakiej formie, w jakim terminie. Natomiast jeżeli nie, tak jak pani redaktor powiedziała, na pewno byłbym powiadomiłbym swojego pracodawcę i dla spokojności jeszcze bezpośredniego przełożonego jeśli tak jest Kiedy nasz szef kiedy Pracodawca może nie uznać naszej nieobecności za usprawiedliwioną. Innymi słowy, uzna, że jest to nieobecność nieusprawiedliwiona. No tutaj trzeba by było się odwołać w szczegółach do tego rozporządzenia, bo ono wprost określa, jakie sytuacje mogą być uznane za usprawiedliwione nieobecności w pracy. Rozporządzenie wymienia oczywiście chorobę, jak, o czym już wspomnieliśmy. Rozporządzenie mówi również o, o, o obowiązkowym. Pobycie pracownika, na przykład na, na wezwanie organu właściwego ze względu na obronność państwa, mogą być kwestie wzywania do sądu, prokuratury, policji jako świadek. Takie zdarzenia są rozpatrywane w kategoriach usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ale również są, czy na przykład może być bardzo ciekawe, też, Zapominamy o tym, że pracownikowi, który opiekuje się zdrowym dzieckiem do lat 8, przysługuje zwolnienie od pracy w sytuacji, kiedy nastąpi niezapowiedziane, niezapowiedziane zamknięcie żłobka, przedszkola czy też szkoły. Wtedy to się odbywa na podstawie takiego oświadczenia pracodawcy, i te wszystkie, pracownika, przepraszam, i te wszystkie sytuacje mogą być rozpatrywane w kategoriach usprawiedliwionej nieobecności pracy. Natomiast każda inna, Również niewymieniona. Tak, niewymieniona tutaj, może być uznana za usprawiedliwioną nieobecność w sytuacji, jeżeli uzna tę sytuację pracodawca. Także warto próbować, jeżeli coś jest innego, zdarzenia losowe i pracodawca uzna taką, taką nieobecność za usprawiedliwioną, to bardzo fajnie, natomiast jeżeli nie, to tylko jego dobra wola. I pamiętajmy o tym, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może generować pewne konsekwencje natury prawnej dla pracownika. No właśnie jakie? To było moje następne pytanie. Tak, to najmniej dolegliwe można powiedzieć dla pracownika, jeśli można mówić o stopniu dolegliwości, jest możliwość zastosowania przez pracodawcę kary porządkowej. Może być to upomnienie albo nagana. Mhm. Także tu pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową. Natomiast już bardziej drastyczne, to nieusprawiedliwiona nieobecność może generować ze sobą. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę, ale również orzecznictwo zna przypadki, kiedy było to traktowane w kategoriach ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych mhm. i takie popularne w naszym życiu społecznym, tak zwane porzucenie pracy, może skutkować z odpowiedzialnością dyscyplinarną i rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z dnia na dzień. Yy, czyli yy, po prostu warto rozmawiać, warto uprzedzać i warto jak najprędzej informować pracodawcę, nawet wtedy, kiedy nasza nieobecność wynika z zupełnie niewspomnianej, nieprzewidzianej w, w rozporządzeniu czy w dokumentach, innych dokumentach prawnych yy, nieobecności, chociaż jest uznaniowa, to wtedy, kiedy jest szczera rozmowa. Raczej możemy liczyć na pracodawcy. Za, yy, zawsze tak uważam, ale też warto pamiętać o tych y, przesłankach z rozporządzenia, bo to bardzo rzadko, bardzo fajnie, że taki temat dzisiaj udało nam się y, nagrać, ponieważ pracownicy, ale też pracodawcy bardzo często sobie nie zdają sprawy, co jest usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, dlatego y, tak jak powiedziałem, to jest bardzo y, już leciwe rozporządzenie z 96 mm -hmm. roku i bardzo fajnie byłoby. O tym przypomnieć. A nieobecność pracy nie musi koniecznie wynikać wyłącznie z choroby naszej tak, lub choroby dziecka lub członka naszej rodziny. Życzymy naszym widzom, życzymy naszym słuchaczom zdrowia. I żeby się nic nie działo takiego, co będzie powodowało nieobecności w pracy. Życzymy im też wyrozumiałych i rozumiejących różne życiowe sytuacje pracodawców, ale pamiętajmy też, że szczera, otwarta rozmowa i tak jak kiedyś Władysław Szpilman powiedział, nie bujać w tym życiu. Nie bujać, nie kręcić. To zawsze y, procentuje na plus. Dziękuję pięknie. Naszym gościem był dr Łukasz Sztych z Okręgowej Inspekcji Pracy w Olsztynie. Dziękuję